No, nie mieliśmy sklepa, żeby mu tabor kupić. Tylko szewce były. No. I szewce robiły buty. I on już z tego żył. Piura, wszystko przecież Żydzi skupowali po domach. Bo dawniej gęsi to było. No. A widzi pan, jeszcze były takie czasy, że nawet w żarnach gdzie nie wolno było się umyć. Bo jak ktoś tego, to przyjść potłukły kamienie i już. No. W młynie nie wolno, w domu, w żarnach, no się po nocach myło ziarno. Każdy miał w domu żarno. No, żarna to się składa jakby taki był stolec z drzewa grubego i wydłubał okrągłą dziurę. Jeden kamień osadził na spód, a drugi w środku była dziura wykuto i taka paprzyca była z twardego drzewa. A od spodu szła taka iglica i tam była podnośnik, jak staruwać kamień, nie? To podniósł się, żeby lekko, no to ziarno leciało, mała co zmyło, a jak chcieli, to mąka wyszła, jak nie wiem. No i to się w nocy myło, jak tu do nocy przychodził jeszcze z kornicy, i ojca myły na chleb, bo się tam boły. Tak było, panie Kłato, nie było dobrze. Mieli czasy, tu do Bujnego to poradził ktoś przez kaj przyjechał i żarna biały dzień potukły. Panie kochanie, Jacka to była taki kawałek bierzby, wydłubał i rączkę tu i tak na pół okrągło rzucał, a ta plewa w człowieka szła. No i później przetak. I podkrążył tak, to Boże, Boże, co tam nimi ludzie, to nie dzisiaj. Dzisiaj tam powiedział, że ludzie mają raj na ziemi, raj. Bo co, zasieje, położę traktorem, maszyny mopo z tego tu je, zajedzie kombajn, bo muci ziarno przywozić, nawet kobieta nie wie, że żniwa ma dawni. Kłosą trzeba było się, a kobieta wiązała to i snopki trzeba było, później dostał do jedzie, później mucić. Cepami się nie robiło, bo nie było tam maszyn jak dzisiaj. Ja to wszystko przeżyłem, to wiem, jak było na świecie. Przecież w płótnianych, my chodzili w koszulach, w płótnianych spodniach się chodziło, panie kochany. Z płótna, z lnu. Każda kobieta całą jesień, to była ta pszenica. To ten len namoczyły, w wodzie muszą moknąć, przyciśnięty, żeby ta skórka od niego odeszła. No i później w te czerwice, było takie jakby dwa kanały i dwie jakby takie desztuki w to wchodziło. I to się kładło, a to nie odliło na taką sieczkę, nie? Ale włókno zostawało. Ma ktoś jeszcze takie urządzenie w kornicy, jak pan myśli? Nie, nie. Bo to, no i to była szczotka zrobiono. Zrobiło się taką szczoteczkę, nabijało się gwoździ i to włókno ciągnął bez tę szczotkę, te paździory wszystko zostawało, a włókno zostawało czyściutkie. I to później były kądziele. Kądziel, no to był taki kresołek. Tu se baba uwiązała to, a kądziel to miała takie, to przy dupie przycisnęła taką deseczkę, a tu było tak o, i ta kądziel, a tu palcami i pociągała i wrzeciunko łabrata i przędu. Bo z kołowrotki, a nastawi to było pobicie. To z nogą miną i przędu. Mój Boże, jak się i to było popularne, tak, po domach? To było popularne po domach? U każdego jedne groty były. Groty to były z drzewa zrobione, takie ramka. Wołek, to jest tego żaja się na pusty snuli, drej, Ludwik snuli to. Bo to trzeba umieć było łowinąć na wałek. Bo później szła nicielnica podwójna, przewlokała się to w tę nicielnicę. I na kółkach ta nicielnica do góry, drugą na dół. A płocha to się nazywa, to rękami bił z blotem i dobił. No nie zapomnę tego. Ja to widziałem w izbie i w muzeum. U mnie były graty, były. Ojciec zrobił. I długo, duże lata, worki na mąkę, wszystko było robione w gratach.
Płótno. I tak po polach ten len uprawiano? Tak, len był u każdego. Ta? To później zaginęło, samo siebie. No bo na tej fabryki zrobili towary. Jak ja wyjechałem na Śląsk w 48 roku, a w 45 się skończyła wojna w styczniu, tak? No, to już nastawały takie materiały, towary, by można było na ubranie kupić. W 48 roku. No i zarobiłem 30 tysięcy na miesiąc. Ale nie było żadnej techniki jeszcze. Bo ja my kopali w Michałkowicach, w tym parku, dom dziecka my budowali, nie? To była taczka i w tę taczkę się przekop robiło tam na 3 metry w ziemię, na piwnicę, tak? I wszystko, deski były pochyłe i jeden stanął tam na brzegu, założył się linkę i pociągnął, a tej nocy może byś nie przy... I tak my wykop robili. Nie było techniki, jak dzisiaj mu było. Bardzo ciekawe, co pan mówi właśnie o tym takim... Co wiedzie koparka i już wykopane. A dami ręcznie. Jakie rzemiosło czy przemysł? Jeszcze na Śląsku. A przecież Śląsk to był przemysłowy, nie? Ale nie było techniki. A jak było z hodowlą owiec i przerobem? Wełna też była popularna i też kręgi. Wełnę tak samo przedli jak i włókno. I robili szaliki już na drutach swetry. To w Kośnicy było taki kobiet. Ta pela, co za fertę mietkiem była, ten dom taki jest, jak się do szkoły idzie, to ona ile swetru z siostrą wyrobiła, to na całą wieś. A Żydzi szyli kożuchy i tutaj w Korytnicy też coś nie, kobiety nie, wyszywały im, bo taką informację nie słyszał pan o tym. Nie było to. Kożuchy to na tej górale to powstały, góry. Żydzi, no tam kożuch, no to były, ale takie były, wie pan już, prostego jak od siekierki, wyprawione, uszyte, tak do kostek prawie szukmana i takie były koszuchy. No. A już górale to jakie piękne wyszywanie robią i źle lat. To nie tego, bo już dawniej już była technika. Pięknie wyrzeźbił, pięknie wytegło to, bo górale ma zdolność. Zapytam pana o taką jeszcze jedną rzecz. No. Tutaj dwór, bo to była chyba robota dworu miejscowego. Jak jest ta struga od Jawora koło Góry Łysej, Grodziskowej, tam są takie konstrukcje betonowe na tym potoku. Tam były zastawy dawniej, pamięta pan to? Zastawa to niedawno powstała, jakiś to wziął gdzieś zawet, to robił stał. No, robił się stał. Ale było jeszcze tak dawniej, bo dawniej to halstrak bydła wygnął i padł. I tam koło Grodzis, jak ta góra, a po jak ta spruska, tam była figura świętego Jana. Tam, gdzie teraz na końcu ten Jan jest, między Kryśką Jadamcyk, a ten Peli, co za rakiem Błelkiem była, to jest ten Jan stoi w granicy, tak, oni mają ogrodzone. A ten Jan to był z takiego powodu. Tutaj jak te bujne, to bujne pochodziły z rodu górale. Bo bujne mi opowiadali, one pochodziły z góry, łowcorze. To ich prababka przepiła pół z ogrody pola. Pół z ogrody to było do 6 hektarów. I to przepiła, a resztę to kupiły tu w Kłosnicy. No i oni się tu przeprowadzili i tutaj siedzieli ten dom taki wysoki, jak to jest rak, co się ożegnął. No, tu rak ten dom postawił. I jak oni tu przyszli, to tego Jana, ten Jan był poniewierany tam koło Grodzic, nie? I tego Jana bujno tego matka przewiezły tam na kół, gdzie ta pela przewiezły tego Jana tam. Ale jak bujni przyszli tu na wynos w 1932 roku, nie?
to tego Jana zabrali między Starą a nie postawili go. Jak się zdał, dysz tu nie ma, bo Jana zabrał i Jan... Wszyscy z chorągwiami chciały Starę ubić i Jana zabrały na rzutę. No z jakiej racji, jak bujno go wyratowali te figury, to im zabrali, wzięli nawet tam stoi do dziśniatenia. I tam ponoć było gdzieś w głowie tego cienia, gdzieś było w górze zakopany skarbiec. I nikt do tego jeszcze nie znalazł tego skarbca. W każdym razie... Nagrodziska, te góry. Nagrodziska. Tutaj ta kolonia, ta część Kotnicy to powstała... Przyjechał, opowiadali mi później tak, przyjechał taki ze Śląska, miał opisane, ale ta Bujno już konała i już nie powiedziała ani słowa i nie powiedziałem, gdzie ta figura stała, bo to w cieniu tego zakopowali, o taki pożyczyłaś. I tam jeszcze nikt kopali nie znalazł do dziś nie. Tutaj to Zagórze powstało w latach 30. Tak, 32 roku. I skąd ci ludzie tu przychodzili? No bo Płele dostał tu w miejscu i miał ciszę, spokój, a w Korytnicy powiedzieli, pan jeden na drugim siedział. Ale to byli ludzie z Korytnicy? Tak. Z Korytnicy, tylko Korytnicy. Tutaj na działkę zbudowali. Ale Korytnicy. Tu były grunty podworskie, dworskie, czy nie? Nie, to było dane tak normalnie, jakby komasę dodali, każdy miał rolnik inny. Ja ale przyszły na wynoż i, no i to jest moje, to jest moje, to jest moje i wszystko miejsce. To było więcej tutaj. Skorytnicy przygnął krowy tu, czy cóż, a tu miał na miejscu. No bo już nie gnął tej krowy 2 kilometry, tak? I na miejscu miał. To była duża ulga. Ale to było więcej dobrych dawniej niż teraz. No było tak, raz, kasa, dwa. Starule 3, Bujny 4, Wierzchowskie 5, Myślesz, Fermaciej tutaj te Rujna 7, Kolewiak 8, Kuba 9, a Kusy 10. Kusy tam, co to po szosie, ta Rujna tam. No ale przecież widzi pan, po jak Malinowski taki był na Nowych Winach dyrektorem, to z gminy załatwił ten jakoś i budował dom tam Malinowski. Ściany, okna, już wszystko było. W jednym momencie go dochodzili, skąd pieniądze, jak chce, wszystko rozebrał i sprzedał za połowę groszy. I no fundamenty tam zostały. I on się bał, żeby nie siedział w więzieniu. Bo mnie tu ten Wiszłowski stary opowiadali tak, że w Korytnicy to było 60 gospodarzy, a 40 było komorników. A komorny to się nazywał, bo przyjąłem do swojej komórki i umieszkał u mnie. To był komorny. Tak było. Nie było wszyscy, żeby mieli pole. No i no się dorobił, a to się ożenił tego, no i dostał skrojek pole. Wszyscy do mnie to tak dzieliły. Gospodarka poszła na 5 części nawet, nie tak było? No. A kopalnie momentowie tutaj... Był pan tam? Gdzie? Kopalnie w Pomentowie, te węgla brunatnego. To przecież to za Niemca powstała kopalnia. To nie była za Polskę. To Niemiec kopał. I tu już były baraki, tu na dole jak te łąki. Baraki po drugiej stronie szosy, były baraki. I no, że tu topiło im, bo duży zbiór wody był. I topiło. No ale ten węgiel już kopali, ale że on był śmierdzący bardzo. Jeszcze nie był, mówił, że on musi jeszcze by też spelerować. Albo tak już będzie. Można z niego coś wyciągać. No ale dalej spokój Niemcy i czyli górniki wszystko robiły. Kopały. Miałem go w ręce, to takie śmierdzące, bo że chciałem udusić. To on miał jakiś gaz. I to... Została się zatopiła. Pamiętam o tej kopalni w Chomentowie.